Witam Państwa bardzo serdecznie, dobry wieczór. Nazywam się Włodzimierz Matnikowski i z większością z Państwa regularnie spotykamy się mniej więcej o tej porze roku, kiedy dokonujemy podsumowań. Teraz bardzo proszę gospodarzy tej uroczystości, prezesów Krzysztof Bielak, Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki i Lech Parę, prezes Radia Jazz. To jest pierwsza część. Serdecznie witam wszystkich na kolejnej gali koszykówki pomorskiej i cieszy mnie to bardzo, że to jest tylko gala pomorska, bo dzisiaj mamy wielu gości również spoza Pomorza. Serdecznie witam wiceprezesa Polskiego Związku Koszykówki, pana doktora Wojciecha Chomicza, który przyjechał z liczną delegacją z Poznania. Serdecznie witam. Ale cieszę też się z tego, że są z nami i najmłodsi, i najstarsi, i wielcy koszykarze. Tam z tyłu siedzi ława szyderców albo ekspertów, jak to woli. Serdecznie was wszystkich witam, panowie. Kłaniam się. Witam oczywiście bohaterów głównych tych naszych dzisiejszych uroczystości, ale za chwilę do tego przejdziemy. I na końcu, powinien może na początku, ale na końcu, witam zacną ławę naszych wybitnych działaczy politycznych, gospodarczych, naszych samorządowców, na czele z panem wojewodą, na czele z panem wicemarszałkiem Świlskim, no i z prezydentami i wiceprezydentami miast. Dziękuję bardzo, że bardzo przyjęliście. Dziękuję Państwu, bardzo się cieszę, że jako Radio Gdańsk możemy pełnić honory współgospodarza razem z panem prezesem. Powiem nieskromnie, że nic w tym dziwnego, dlatego że koszykówce poświęcamy na naszej antenie mnóstwo czasu. Śmiem twierdzić, że chyba nie ma drugiej takiej stacji, która poświęcałaby sportowi tyle czasu, co my. Mam nadzieję, że tak będzie mogło zostać i w kolejnych latach, i w następnym sezonie. Dziękuję. Dziękuję. Przed dzisiejszą uroczystością staraliśmy w jakim anturażu moglibyśmy się tutaj w gościnnym hotelu Radisson Gdańskim pokazać. No i umówiliśmy się z członkami zarządu, bo to na tym szczeblu było rozstrzygane, Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki, że towarzyszyć mi będzie koszykarka. Przeraziłem się, podadzą mi środkową, dopiero będę wyglądał. Poprosiłem o atrakcyjną, elegancką, rozgrywającą i jest z nami. Zapraszam. Nicola Edła. Dobry wieczór, witam Państwa. Nominacje do kadry Pomorza, na początek dziewczęta, a nominacje wręczą. Pan Maciej Kowalczyk z Urzędu Marszałkowskiego. Pani Barbara Nawrody, wicemistrzyni Europy z 80 roku, zapraszamy. Prosimy również panią Małgorzatę Czerwonką, wielokrotną reprezentantkę Polski. I Wiesława, brawo. I Wiesława Piotrkiewicz, również dwukrotna wicemistrzyni Europy z 81 roku. Tam mieliśmy i zawodniczki, i trenera Tadeusza Buzińskiego, który zasiadał u boku legendy polskiej myśli szkoleniowej, pana Mięty. Przechodzimy do panów. Jeszcze raz zapraszamy Maćka Kowalczuka. To przecież pan jest z Urzędu Marszałkowskiego. Prosimy również pana Stanisława Zienkiewicza, legendę z Górnik Gdańsk. I kolejny legendarny koszykarz Zbigniew Golubski, również wielokrotny reprezentant Polski. Oraz pan Adam Wójcik, również wielokrotny reprezentant Polski. Najmłodsza legenda, laureat radiowego Wikipedia, człowiek, który przybył do Trójmiasta, żeby pograć w koszykówkę i okazało się, że został na bardzo długo. Adam Łuzik jest z nami.
to jeden. Bardzo prosimy o kopertę, bo to wszystko zgodnie z rytuałem, który przerabiamy przy okazji wręczania aktorskich, filmowych Oscarów. Panią Joannę, tak, zapieczętowane to wszystko. I panią Joasię, prosimy do mikrofonu. Przepraszam, tej formułki nie wiemy, ale nazwisko, imię Anna Jakubiuk. Gratulacje. Gdy jesteście najlepszą w Polsce, mistrzynią Polski i najlepszą zawodniczką turnieju finałowego. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować. Jest mi bardzo miło, że po raz kolejny mogłam otrzymać tą nagrodę i co mogę powiedzieć, że będę dalej pracować, aby osiągać jeszcze większe sukcesy. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Bardzo prosimy o kopertę z werdyktem. Kasper Radwański. Witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że otrzymałem pick and rolla w kategorii junior. Rywalizacja była na bardzo wysokim poziomie, bo tutaj właśnie koledzy Kacper Borowski, Paweł Dzierżak, Przemek Żołnierewicz oraz Mariusz Konopacki to nie są anonimowe postaci i bardzo dobrze się spisują w młodzieżowej koszykówce, jak i w seniorskiej. Pozdrawiam moich rodziców, moją kochaną dziewczynę, no i wszystkich moich bliskich. Dziękuję bardzo. A najlepszą trenerką została... Jako trener, który dzisiaj otrzymał wyróżnienie w postaci pick and rolla juniora, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili, ale przede wszystkim dziewczynom, które stworzyły tak wspaniałą atmosferę, że żaden inny medal oprócz złotego nie wchodził w rachubę. Korzystamy z okazji, by zaprezentować, jak nas reprezentować będą na koszykarskich parkietach. Tam na Dolnym i Górnym Śląsku, gdzie odbywać się będą Mistrzostwa Polski, nasi zawodnicy. Bardzo prosimy o zaprezentowanie strojów, w których nasza młodzież uczestniczyć będzie w tych turniejach. Koszykówka jest ważnym, może jednym z najważniejszych sportów zespołowych na Pomorzu, potęgą w skali krajowej. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w gali, gratulować wielkim osobistościom polskiej i pomorskiej koszykówki i wierzę, że koszykówka na Pomorzu będzie się rozwijała. Ma silne wsparcie samorządów i sponsorów. Ale szczególnie cieszy mnie wielka praca z młodzieżą. Dzisiaj oglądaliśmy wielu utalentowanych młodych zawodników, którzy stanowić będą o przyszłości pomorskiej koszykówki. Pierwszy raz znalazłem się na gali koszykówki Pomorskiego Okręgu. Muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem. No, pomijając fakt, że strasznie się cieszę, że spotkałem starych przyjaciół tutaj, z którymi kiedyś, może nie z którymi grałem, ale przeciwko którym grałem, wielu przyjaciół. Ale gala zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie. Zarówno biorąc pod uwagę ilość i rodzaj gości, którzy tu przyszli, jak i atmosferę, jaka na tej sali panowała, takiej wzajemnej sympatii, życzliwości, docenienia czyichś osiągnięć, czyjejś pracy. Także z pewnością wiele rzeczy, które dzisiaj tutaj obejrzałem, no wykorzystam w pracy Wielkopolskiego Związku Koszykówki. Mam nadzieję, że Pomorski Związek nie będzie ode mnie się domagał dywidendy za przejęcie pomysłów.
No i wynoszą stamtąd bardzo takie przyjemne doznania. Ale to jest mordercza praca, która jest udziałem laureacki naszego pick-and-rolla specjalnego imienia Wojciecha Pietkiewicza. Dziękujemy, że przybyła, bo małe dziecko hasało, dokazywało i powiedziało, nie, ona jeszcze nie mówi. Nie chciało mamy puścić, a jest z nami Małgosia Rudowska. Jest mi niezmiernie przyjemnie, jestem dumna, że otrzymałam taką nagrodę, szczególnie z tego powodu, że z panem Wojciechem Pietkiewiczem znałam się od moich lat szkolnych, gdzie on był nauczycielem. Ja uczęszczałam do szkoły sportowej nr 14 w Gdyni. I wówczas poznałam jego już jako człowieka wielkiego serca. Człowieka, który wkłada przede wszystkim serce w to, co robi. I było dla mnie zaszczytem uczyć się przy nim pracy, uczyć się koszykówki. No i dlatego jestem bardzo dumna, że otrzymałam nagrodę jego imienia. Nikola, zakończy dzisiejszą uroczystość. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jako, że pan Machnikowski rozgadał się troszkę, ja powiem krótko. Dziękuję państwu.